Siema mordeczki, ja ci wam pokażę. Wjechałem w takie miejsce. Zobaczcie to. Gdzie? Zobaczcie na dole. Częstochowy, nie? Tam najman. A teraz nie, nie chodzi o to. Jestem, jestem po podstawówce inżynierem. Chcę wam coś pokazać. Zobaczcie, widać tak, nie? Chcę wam pokazać zajebiste czary. Teraz patrzcie. Nie na mnie, nie na mnie, nie na mnie. Muszę zawrócić. Teraz patrzcie na ten kościół. Tak jak patrzyliście, nie? I teraz zobaczcie, jak się budowla będzie wysuwała. Nie wiem, czy na filmie będzie dobrze to widać. Widzicie? Tam z tyłu jak UFO wyjeżdża, nie? Wow. Kino letnie. Zajebista w ogóle miejsce. O, ale pięknie. Zobaczcie, ci robią rzeczy na świeci, bo słońce wychodzi. To ja jestem pierdolnięty. Ej, pamiętacie, jak powiedziałem Polakowi na pierwszej konferencji, że wolę być pierdolnięty niż być takim przydupasem niż on? Słuchajcie, ja wam coś powiem o Fame House, ok? Pomyślcie sobie, że youtuberzy kojarzą się, że mają dużo kasy. Czyli jeżeli jakby coś wciągali, to wiadomo, że dużo i konkretnie, jak prawdziwi celebryci, a nie jak Mefedroniarz, Wogzel i ci inni, to jest kurwa masakra, jakiś gówno. Druga sprawa, jak już zamawia się dziewczyny z Roxy, to zamawia się 10 albo więcej, a nie jedną. Na tylu chłopa, nie? I teraz sobie wyobraźcie, że ja liczyłem, że jeżeli oni mają jakiś poziom, to taki, który ja znam wcześniej. A jak zobaczyłem ich poziom kłamstwa, patologii i tego wszystkiego i jeszcze mi puścili legalnie naćpanego adbastera do klatki, no to stwierdziłem, że zagram sobie z nimi w taką grę. Ale się nie spodziewałem, że Wardęga i wszyscy inni się w to wkręcą, bo zobaczcie, oni teraz udają, jakby mnie nie było w internecie, okej. Ale wystarczy, że ja pojadę na te wszystkie gale, zacznę robić wywiady, nie wiem, wymyślę coś, jakiś kontekst, na przykład takiego. I co oni wtedy powiedzą? Ja na przykład chcę się spotkać prywatnie teraz z Wardęgą, do twojego tego samochodu, busa, czy jak tam. Nawet mogę do schroniska ze zwierzętami pojechać. Pogadamy na przykład o twoich testach na COVID-19 przed Fame MMA 9. Pogadamy o psie pająku, że to była ustawka. Pogadamy też o tym, że dziewczyna chyba cię zostawiła, bo wybrałeś kasę. Dużo takich rzeczy. Z Wojtkiem Golą się zapytam, czy robię tą ślaskę, czy nie. I wiesz, takie proste pytania, które są po prostu jak szowry. Nie? Czy nie? Dzień dobry, to z dupka.